Słuchajcie, te słowa, z czym wam się kojarzą? Idź do. O, widzę, że to są ludzie, co znają Biblię. Jonasz, oczywiście. Idź do. Ja jestem przekonany, że dzisiaj to przesłanie Jezus kieruje do nas. Idź do sąsiadów, znajomych, przyjaciół, czy ludzi, których spotykasz na ulicy i zaproś ich na te spotkania. Jeżeli nie przyjdą, to tak jak przy powieści, zaproszeni nie byli co? Godni, odrzucili. Pamiętajmy, że jest przeciwnik, który robi wszystko, żebyśmy nigdy tej pracy nie wykonali. Otóż Pan Bóg skierował mocne słowa do Jonasza, proroka Bożego. Jonasz żył około 8 wieku przed naszą erą. Oczywiście były różne spekulacje niektórych liberalnych teologów na temat tego proroka i tej księgi, ale Chrystus Pan potwierdził autentyczność, historyczność księgi Jonasza i jego historię. Bóg powiedział, wstań i udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i uprzeć jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. To troszkę z innego tłumaczenia. Wstań i udaj się do Niniwy. Można by powiedzieć, pomyśleć, no chwileczkę, to był pogański naród Niniwa. Wybitnie okrutny, barbarzyński. To oni wymyślili różnego rodzaju tortury, narzędzia cierpień. A Pan Bóg pragnie wysłać ostrzeżenie. Chce ratować tych mieszkańców. To jest coś niesamowitego. Bóg chce ratować. Bóg chce wysłać Jonasza, ażeby konkretnie tych ludzi ostrzegł przed nadchodzącym sądem z powodu ich niegodziwości, przemocy i złego postępowania. Tak jak mówiłem, Niniwa była stolicą Asyrii, zepsutego państwa, niemoralnego, brutalnego narodu. I właśnie Jonasz miał zapowiedzieć Boży sąd. Niniwa gdzieś była oddalona od Galilei około 800 kilometrów. Oczywiście to była spora odległość jak na tamte warunki, ale armia asyryjska tam dotarła. To przesłanie, które miał wykonać, to zlecenie uszczęśliwiło Jonasza? Nie był zadowolony? Jak myślicie, dlaczego? Dlatego, że... Proszę? Dlaczego go nie uszczęśliwiło? Bo Izraelici nienawidzili Asyryjczyków. Za ich ogromne, prawda, zagrożenie, za tortury i wiele innych rzeczy. I kiedy prorok coraz bardziej rozmyślał o tych trudnościach, zastanawiał się, czy to ma sens? Po co ja tam mam pójść? Czy to ma sens, że ja komuś dam broszurkę, powiem kilka słów? To nie ma sensu. Ci ludzie się tak nie nawrócą. Wydaje mi się, że mało tego, ja mogę stracić co? Życie. W tym dumnym, zarozumiałym mieście. Ja mam głosić Boże orędzie? Boże, to jest pomyłka. Moi drodzy, nigdy, nigdy nie oceniajmy wartość naszej misji przez rezultaty, że tyle osób zostało pozyskanych albo jeszcze więcej. Pozostawmy to. Taką historię mi jeden brat opowiedział. Pastorze, wiesz, jak poznamy Ewangelię? Mówię, no nie wiem. Otóż odwiedziłem mego teścia i zatrzymałem się u niego na noc, szedłem spać i coś mi spadło pod łóżko. I pochyliłem się tam, żeby znaleźć tą rzecz i jakaś gazeta, czasopismo tam znalazłem. Wyniosłem, nigdy nie czytałem, Znaki Czasu. I zacząłem czytać, no było niesamowite. Skontaktowałem się z wydawnictwem, a później z najbliższym kościołem i przyjąłem Pana Jezusa, jestem adwentystą. Zwróćcie uwagę, teść otrzymał Znaki Czasu i potraktował jako niewiele wartościowe. Jak mu nam spadły pod łóżko, to tam nie miało to znaczenia. Ale on to przyjął. Dlatego kiedy przyjmiemy, damy komuś zaproszenie, może być to różnie. Ale Jonasz
bał się też o swoje życie. I dlatego, kiedy rozmyślał, nie, to jest pomyłka, Boże. Ja nie mogę to uczynić. Ale Bóg widział to, co nie widział Jonasz. Bóg widzi to, co ty i ja nie widzisz, kiedy spotykasz ludzi. Patrzysz na nich, mówisz, o, palą papierosy, piją alkohol, używają wulgarnego języka i prowadzą życie niemoralne. Oni nie są nic warci. Może być to prawdą. Ale Bóg widzi, że nie wszystko w tym człowieku jest zepsute. Bóg widzi, że są pewne pragnienia, zmiany życia, tylko ten człowiek nie wie jak, nie potrafi. I dlatego czytamy, że chociaż ta Niniwa była tak zła, zaprzedana złu, to Bóg widział, że nie wszyscy ludzie takimi byli. Bóg doskonale wie. I tutaj Ellen White napisała w książce Prorocy Królowie, zachował w tym mieście wielu takich, którzy pożądali czegoś lepszego i wyższego i mając sposobność dowiedzenia się o Bogu żywym, odrzuciliby złe uczynki i czciliby Go. Pomyślmy o tym, czy to tylko było możliwe w czasach Niniwy, czy również i dzisiaj są takie możliwości w dobie internetu, komputerów. Ale Jonasz zapomniał, komu służy. Tak często może jak my zapominamy. Zapomniał, że służy Bogu Wszechmogącemu, Bogu Potężnemu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, Bogu Wszechmądremu. I oczywiście wyszedł z domu, udał się w podróż, ale w innym kierunku. Zamiast do Tarszyszu, to udał się gdzie? Do Jopy, żeby udać się w innym kierunku. On miał się udać do Niniwy. On miał pojechać w innym kierunku, ale niestety. Jonasz był nieposłuszny Bogu. I mam pytanie, czy zdarzyło ci się w życiu być nieposłusznym Panu Bogu? Sądzę, że zdarzyło się nam. Nawet jak nie zachowujemy Bożych przykazań, to w pewnym sensie jest to nieposłuszeństwo. To nie chodzi, że złamaliśmy prawo. To jest nieposłuszeństwo Panu Bogu. Swoją wolę stawiamy jako ważniejszą. I dlatego udał się do Jopy, do portu, i znalazł statek, który właśnie płynął w przeciwnym kierunku. I to było to, co pragnął. Kiedy znalazł się na statku, biedny Jonasz myślał, że tutaj będzie jaki? Bezpieczny. Że Bóg go nie widzi. Znamy psalm, który mówi, Boże, gdzie ja się schowam przed Tobą? Gdziekolwiek bym poszedł, to Ty tam jesteś. Czy myśleliście tak kiedykolwiek? Że Pan Bóg widzi wszystko w naszym życiu? Jonasz, mimo że był posłany przez Boga, jak gdyby zagubił się zupełnie. Lęk, strach, żal do Pana Boga, bunt, że tam chce tych pogan ratować, spowodował taką właśnie reakcję. Jonasz zdecydował się, że nie wykona Bożego planu. Zdecydował się, że pójdzie w innym kierunku. I teraz jest pytanie, czy jesteś podobny do Jonasza, czy nie? Czy jesteś zadowolony, zadowolona? No Boże, mam wszystko, mam Twoją prawdę, dzięki Tobie nie palę, nie piję i wiele innych rzeczy i mam powody, żeby być jaką osobą? Najbardziej szczęśliwą. Czy tak możemy postępować? Czy tak wolno nam postępować? Czy możemy robić to, co Jonasz w obliczu potężnego zagrożenia? Co robi Jonasz? Śpi. Spokojny. A co mnie to obchodzi? To nie jest moja sprawa. Jak gdyby zapomniał, że 700 ponad lat później przyjdzie ktoś, który nie mówił, a co to mnie obchodzi? To jest nie moja sprawa. Ale przyszedł po to, żeby oddać życie też za Jonasza, jak i za mieszkańców Niniwy. Czy ty śpisz w cudzysłowie? Jesteś obojętny, kiedy ludzkości grozi największe niebezpieczeństwo.
Oczywiście jest to bardzo osobiste pytanie. Ktoś powie, pastorze, ja nie mam czasu, jestem tak zapracowany. Co powiesz Chrystusowi, kiedy On przyjdzie? Panie Jezu, ja nie miałam czasu. A Jezus co powie? Przecież ja Ci obiecałam, że będziesz miał chleb i wodę. To, co jest niezbędne do życia. Ja w to wszystko Cię wyposażę. Co powiesz? Czy możesz spokojnie patrzeć i być zadowolony z życia, kiedy nie wykonujesz właśnie misji ostrzeżenia ludzi, zaproszenia ich do Chrystusa Pana? Jonasz musiał być poruszony, wstrząśnięty, musiał przeżyć jedno chyba z największych doświadczeń w swoim życiu. Kiedy okazało się, co się stało, kiedy on powiedział, co dokonał, to właściwie Jonasz został wyrzucony ze statku. I tutaj możemy zobaczyć nadnaturalne Boże działanie. To Pan Bóg spowodował, że pojawiła się burza. To Pan Bóg spowodował, że pojawiła się potężna ryba. To Pan Bóg powodował, że przez 3 dni wytrwał w tej rybie, a następnie kolejne rzeczy. Często, gdy opowiadamy historię dzieciom, to mówimy o tej rybie, prawda? I to jest cały sens. Ale Księga Jonasza jest do nas, nie dla dzieci. To nie jest najważniejszą rzeczą, ta potężna ryba, która przez 3 dni upartego i zbuntowanego Jonasza przechowywała. To jest historia o Bożej miłości, że kiedy Bóg nie może osobiście dotrzeć do człowieka, bo jego serce jest zamknięte, to Pan Bóg stwarza warunki poprzez chociażby rybę, zwierzęta, poprzez innych ludzi. Taki jest Pan Bóg. On chce za wszelką cenę ratować każdego z nas. I tutaj w Księdze Jonasza, może otwórzcie ze mną Biblię, możemy przeczytać modlitwę Jonasza. Ona jest ciekawą modlitwą. Tutaj tak mówi Jonasz, kiedy znajduje się w tej rybie. Przeżywa pewien, jak gdyby pewną refleksję. Jest wstrząśnięty. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc, wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębię pośród morza, porwał mnie wir i wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu, jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek. Wody sięgły mi do gardła aż. Ogarnęło mnie topielisko. I sitowie wiło się wokoło mojej głowy. Wstąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. I tutaj piękne zdanie. Lecz Ty wydobyłeś mnie z przepaści moje życie. Czy mieliście takie doświadczenia, kiedy Chrystus was wydobył? Z przepaści życia. Z doświadczenia sytuacji, w której po ludzku mówiąc nie ma wyjścia. Ale Pan Bóg znalazł wyjście. Gdy ustawało Boże we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ta szczególna modlitwa, jeżeli będziemy mieli w domu czas, przeczytajmy ją. I tak ryba podpłynęła i dowiozła Jonasza do brzegu. A więc do tego miejsca, jak gdyby 7 takich cudów Pan Bóg dokonał. Po pierwsze, rozpętał burzę. Później pokierował tak całym tym wydarzeniem na statku, żeby pokazać winę Jonasza i odpowiedzialność jego. Uspokoił morze, kiedy Jonasz znalazł się. Wyznaczył wielką rybę, która połknęła Jonasza. Piąte, przez 3 dni utrzymywał Jonasza we wnętrzu ryby, zapewniając mu możliwość życia. A następnie sprawił, że ryba dopłynęła do brzegu i dowiozła Jonasza. A
końcu pozwolił, że ryba zwróciła go na ląd. Niniwa była potężnym miastem. Czytamy, że była miastem na 3 dni drogi. Czy Bóg odsunął się od Jonasza? Nie. Nie. Czy Bóg odsuwa się od nas, kiedy popełnimy grzech, kiedy zawiedziemy Pana Boga, kiedy wydaje nam się, że Bóg nie powinien nam wybaczyć? Czy On gniewa się na nas i odsuwa się od nas? Nie. To jest Bóg drugiej szansy, siostry i bracia. Nie zapominajcie, że mamy niezwykłego Boga. Nazwałem Go Bogiem drugiej szansy. On zawsze jest gotowy nam pomóc. Podobnie my, jako głosiciele Ewangelii Chrystusa, powinniśmy innym przekazywać te słowa. Niniwa dumna swoich sukcesów, podbojów, ale kiedy Jona zaczął głosić poselstwo od Boga, to, co było największym cudem, to nawrócenie mieszkańców Niniwy. Oni natychmiast zareagowali, kiedy usłyszeli poselstwo Jeremiasza. Było to niesamowite. Kiedy dowiedzieli się o Bożej łasce, przychylności, że Bóg mimo to chce ich ratować, apeluje do nich. Bóg przemówił do ich serc i reakcja była niesamowita. Ludzie postanowili powierzyć Mu swoje życie. Nawet sam dwór, sam król był tym poruszony. Uświadomili sobie, że bez Boga, bez Bożej łaski są zgubieni. Dlatego robili wszystko, żeby wrócić do Boga. Kiedy usłyszeli to poselstwo, postanowili zmienić swoje postępowanie. Dlatego Bóg zmienił swoją decyzję. Nie zesłał zapowiedzianej kary. Po pierwsze, Bóg pragnie każdemu człowiekowi okazać miłosierdzie i łaskę. Przebaczenie. Bóg pragnie nie gniewać się. Otóżmy Księgę Ezechiela, 18 rozdział i tutaj wiersz 23. To są niezwykłe słowa, które są dla nas ważne, kiedy zawiedziemy Pana Boga, kiedy upadamy w grzech, ale również, żebyśmy nie lekceważyli innych ludzi. Czytamy następujące słowa. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmocny Pan, a nie inaczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg złych i żył? Taki jest nasz Bóg, siostry i bracia. On nie ma upodobania w śmierci bezbożnych. Chce ratować. Ale każdy z nas musi wybrać sam za siebie, czy przyjmuje Boże przebaczenie i powierza Mu swoje życie, czy nie. Księga ta uświadamia nam i pokazuje wielką nieczułość Jonasza. Był członkiem Bożego ludu. Powinien mieć podobne cechy jak jego Bóg. Nie, nie Jonasz. Nie wielu Izraelitów zamkniętych, pozbawionych jakiegokolwiek współczucia, zrozumienia, że oni wykonują misję i że Bóg chce zbawić inne narody, byli zupełnie inaczej nastawieni. Problem polegał na tym, że Jonas nie przywiązywał wagi do Bożych planów. Myślał tylko o sobie, o swoim kraju. Ale mimo takiej postawy Bóg nie odrzucił Jonasza. Mimo jego nieczułości Bóg pragnął uświadomić jemu i nam, na czym tak bardzo Panu Bogu zależy. Doszło do momentu, kiedy ten zielony krzew chroniący go przed słońcem, jak wiemy, usechł, że Jonasz nawet życzył sobie śmierci. Wydawało mu się, że Pana Boga co? Zawiódł. Odwołanie kary dla Niniwy było dla niego znakiem, że Bóg zwrócił się przeciwko niemu, Izraelitom. Skoro Pan Bóg popiera ten odstępczy naród, to o czym my mówimy? I w ten czas Bóg przemawia
rozmawia z Jonaszem. Ja nie miałbym żałować Niniwy. Taka jest miłość Twórcy do swojego stworzenia. Zupełnie niezależny, jak wiele razy go obraziło i zbuntowało się przeciwko jego prawom. Bóg kocha. Bóg chce uczynić to, co nie do końca my potrafimy zrozumieć. W liście do Rzymian w 5 rozdziale apostoł Paweł, poruszony miłością Bożą, mówi tak. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas zmarł. Pamiętajmy o tym. Miłość Boża wykracza poza wszelkie zdolności poznawcze. Bóg nie ogranicza swojej miłości tylko do jednego narodu, do tych, co Mu zaufali. Bóg pragnie dotrzeć do błądzących, niezależnie gdzie się oni znajdują. Przenieśmy to teraz na czas Pana Jezusa. Zlecenie, które Pan Jezus odpowiedział, postawił przed nami, jak brzmi? Idźcie tedy i czyńcie uczniami. I takim największym dowodem Bożej miłości jest przyjście Pana Jezusa na naszą planetę. Po to, żeby umarł za grzech ludzkości. Po to, żeby nauczał, ratował, pomagał, okazywał prawdę o Bogu. Uczniowie, również i my, Jego naśladowcy, mieli zwiastować to poselstwo. I nasuwa się pytanie, czy odpowiedziałeś na zlecenie Pana Jezusa? Ktoś powie, ale ja nie jestem apostołem, ja nie jestem pastorem, nie jestem powołanym. Jesteś również, jesteś uczniem Pana Jezusa. I ta odpowiedzialność również polega na Tobie. Dlatego dzisiaj może przeprośmy Pana, jeżeli w naszym życiu mało zwracaliśmy uwagę na misję. Może dzisiaj poprośmy Pana Jezusa, żeby pomógł nam, żebyśmy byli bardziej odważni, bardziej umiejętni. Chcę tak powiedzieć z mego doświadczenia. Jeżeli będziecie konfrontacyjni z ludźmi rozmawiać, to efekt będzie odwrotny. Jeżeli z ludźmi nauczymy się rozmawiać w sposób przyjazny, przyjacielski, mówiący o pewnych rzeczach, które są wspólne dla nas, a później poprowadzicie w innym kierunku, bardziej głębokim, ci ludzie będą chętnie chcieli to słuchać. Ja rozmawiam w taki sposób i kiedy spotykam księży, spotykam zakonnice, kiedy spotykam jakichkolwiek ludzi, z nimi rozmawiam i oni mnie chętnie słuchają i zgadzają się ze mną. Dlatego, że to jest to, co ludzie powinni usłyszeć. Co mówisz ludziom o Bogu? Bóg jest łaskawy i miłosierny, współczujący. Czy mówisz o tym? Jest powściągliwy. Nie chce zaraz karać grzeszników, bo gdyby chciał zaraz karać grzesznika, to co? Byłby ktoś na tym sali? Obawiam się, że nikt z nas by nie był. Słowo Boże mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Takie piękne motto, które jest tutaj, Danielu, bardzo mi się podoba te słowa, bo tam jest mówione też i o czym? O plotkowaniu. Bogu się nie podoba, kiedy my plotkujemy. Bardzo się to Mu nie podoba. Dlatego Dawid modlił się, Boże, postaw straż ustom moim. A gdy ktoś chce długo żyć, niech powciąga swój język. Bóg jest łaskawy, hojny w odpuszczeniu. W psalmie 103 jest powiedziane, miłosierny i łaskawy jest Bóg, cierpliwy. O tym musimy ludziom powiedzieć, uświadomić im. Bo często ludzie mówią, a proszę Pana, cierpię, bo to za moje grzechy. A ja próbuję powiedzieć, nieprawda, za Pańskie grzechy ktoś inny odcierpiał, że tak powiem, Chrystus Pan. Ale z drugiej strony, Bóg jest sprawiedliwy i my powinniśmy powiedzieć niepokutującemu grzesznikowi o karze, która nadejdzie. Tak jak Jona został do tego zmówiony. Kara, która dla jednych będzie radością. Przyjście Pana Jezusa dla tych, którzy oczekują, będzie radością, oczekiwanym wydarzeniem. Ale dla tych, którzy są grzesznikami, którzy nigdy nie zbliżyli się do Chrystusa, nigdy Jego nie przyjęli, będzie to największy strach, lęk. To oni będą krzyczeć, góry, pagórki, zakryjcie nas przed tym, który idzie.
każdy może misję wykonywać, w każdym wieku. Każdy może dotrzeć do drugiego człowieka, kolegi, koleżanki i powiedzieć o Panu Jezusie, o tym, co może się zdać. Czy jest Ewangelia w historii Jonasza? Jest? Oczywiście. Przepiękna Ewangelia. Jeżeli Bóg chciał uratować tak barbarzyński naród, jak mieszkańców Niniwy, Bóg chce uratować mieszkańców Europy, naszego kraju czy innych krajów, nie tylko Europy, ale całego świata. I właśnie w psalmie 103 tak pięknie jest powiedziane, może to powiedzmy ludziom, że Bóg nie postępuje z nami według czego? Grzechów naszych. Ani nam nie odpłaca według win naszych. To jest dobra nowina. My będziemy pamiętać grzechy drugich ludzi, będziemy często może wspominali, a nawet nieraz może w złości, w jakiejś dyskusji im to wytkniemy. Ale co Bóg powiedział o naszych grzechach? Że gdzie je wrzuca? Do głębokości morskich, żeby nikt nigdy tego nie wynosił do góry. Nie rozwijał tych tematów. To jest przepiękny tekst psalmu 103. Warto go podkreślić w Biblii i nauczyć się, że Bóg nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. A w kolejnym wierszu jest powiedziane, że Bóg jest jaki? Miłosierny i łaskawy jest Pan. Czy taki obraz macie Pana Boga? Jako chłopiec miałem inny obraz Pana Boga, że On jest dość surowy, jak się zachowam nie tak, On zaraz mnie skaże, jak się przewróciłem, rozbiłem sobie kolano. No tak, kara Boża mnie spotkała. Bo mama nieraz mówiła, jakbym niegrzeczny, pamiętaj, bo Pan Bóg cię za to skaże. I tak sobie to wyobrażałem, że tak to wygląda. Ten, który lnu kurzącego nie dogasi, ten, który kocha nas niesamowicie, On miałby nas karać? Oczywiście, czy Bóg dopuszcza doświadczenia? Tak, dla naszego dobra, żeby nam pomóc. Ale jaki jest Pan Bóg jeszcze? Cierpliwy i pełen dobroci. Chrystus Pan, który objawił nam Boga, kiedy przyszedł na tą ziemię, to pokazał, że każdy człowiek ma wartość. Nawet nierządnica, jakbyśmy mówili prostytutka, nawet najbardziej nieuczciwy celnik, Zacheusz, w oczach Bożych miał wartość. Dlaczego? Bo też i za takich ludzi Pan Jezus oddał życie. Za ciebie i za mnie. I nie uważaj, że jesteś lepszy, że masz przewagę nad tymi ludźmi. Może w niektórych rzeczach oni są lepsi od ciebie. Kiedy byłem w Izraelu i szedłem słynną drogą Via Dolorosa, był to grudzień, nie było zbyt dużo pielgrzymów, i tak mówię sobie, idę tą drogą, którą szedł Pan Jezus na śmierć. Z początku niósł krzyż, ale Jego bito, pluto na Niego, wyszydzano, a mnie nikt nie zaczepia. O, popatrz. I nagle od Pana przyszła taka myśl. Ryszardzie, bo Twój Zbawiciel szedł przed Tobą i wziął Twoje grzechy na siebie, żebyś Ty mógł teraz iść spokojnie tą drogą i dziękować Bogu. Pamiętajmy. Dlatego ten piękny tekst, który nam mówi, tak bowiem umiłował Bóg świat, że co? Może powiedzmy głośno. Tak bowiem umiłował Bóg świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I wiersz 17. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat przez Niego był zbawiony. Pamiętajmy o tym. Jakie sieje ziarno? Ziarno miłości Bożej, zgody w sercach ludzkich? Jeżeli to siejesz, taki będzie efekt tego. Ellen White tak napisała. Niechaj więc ci, którzy zaangażowali się do służby zbawienia dusz, pamiętają, że chociaż tak wielu jest tych, co nie będą zwracać uwagi na rady Boże, zawarte w Jego Słowie, to jednak cały świat nie odwróci się od światła i prawdy, od wezwań cierpliwego, przebaczającego Zbawiciela. Niesamowite słowa. Wysłannicy Boga w wielkich miastach nie powinni zniechęcać się występkami oraz nieprawością i poniżeniem, z jakim zetną się twarzą w twarz, gdy starać się będą głosić radosną nowinę o zbawieniu. A więc, kiedy z nas będą wyśmiewać, krytykować,
w sposób cyniczny, nie przejmujmy się. Pan zachęca każdego pracownika tym samym poselstwem. Nie bój się, ale mów, nie milcz. Dopowiedziałbym, bo ja jestem z tobą. I teraz ciekawa myśl. Ci, którzy najbardziej kochają Chrystusa, uczynią najwięcej dobrego, nic nie ogranicza przydatności człowieka, który swoje sprawy odłożył na drugi plan, a przybytki swojego serca udostępnił dla działalności Ducha Świętego i poświęcił swe życie Bogu. Popatrzmy. Ci, którzy najbardziej kochają Chrystusa, uczynią najwięcej dobrego. Zwróćcie uwagę. My byśmy zwrócili uwagę, ci, którzy kochają Chrystusa, to są niezwykle skrupulatni w przestrzeganiu wszystkiego, a tutaj jest troszeczkę inaczej. Jak żyje świat? Obojętnie. Nie myśli o przyjściu Chrystusa. Nie myśli o tym, że będzie koniec świata. Nie myśli o wielu innych rzeczach. Beztrosko, swobodnie. A co nam przystało? Jedzmy, pijmy i bawmy się. Możemy przeczytać w liście do Tymoteusza, w drugim liście i trzecim od wiersza pierwszego do piątego, jakie to będą czasy. Może nie będę teraz czytał, ale zwrócę uwagę. Ludzie będą jacy? Samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni. Przybierający, wiersz piąty, jacy? Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Ale wiersz czwarty jest ciekawy. Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Taki jest świat. I teraz takie przesłanie Boży prorok nam przekazał. Nadchodzą czasy, kiedy smutek ogarnia świat i to taki smutek, jakiego żaden ludzki lek nie będzie w stanie złagodzić. Duch Boży ustępuje z ziemi. Klęski na morzu i lądzie następują jedna po drugiej szybko i nieoczekiwanie. Dzisiaj jest czas, żebyś ty i ja mógł wykonać to zadanie, żebyś miał pewną wizję i misję. Wy wiecie, że w północnej Ameryce na 19 chrześcijan na 20 nie pozyskało nawet jednej osoby dla Chrystusa. Wrażacie? Dlatego niech to polecenie będzie szczególnie dla nas ważne. Człowieka, którego Jezus uzdrowił, wróć do swojego domu i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy ci uczynił. I chciałbym tym slajdem zakończyć. Widzimy tutaj człowieka, który jest jak gdyby zniewolony przez księcia ciemności, jest jak gdyby zabrany do więzienia, a tutaj kolega zdziwiony patrzy na niego i mówi tak, ten uwięziony: Tomku, nigdy nie wiedziałem, że jesteś chrześcijaninem. Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Co wy byście na tym powiedzieli, kiedy ktoś będzie miał żal do ciebie, siostro i bracie, że znałeś Chrystusa, znałeś prawdę, ale nie ostrzegłeś Jego. Nie bądźmy podobni do Jonasza, ale wykonujmy tą misję i to zadanie, które nam zostało powiedziane. Zwiastujmy prawdę o powtórnym przyjściu. Amen.